Nazywam się Iwona Wierzbicka i jestem dietetykiem klinicznym poradni IVEN. Dzisiaj powiem na temat tego, jaka żywność może powodować autoagresję, czyli atak naszego własnego organizmu na własne tkanki. Jeżeli jesteś ciekawa, zostań koniecznie ze mną. Wiele się mówi na temat żywności. Powstały nawet diety, które są tak zwanym protokołem autoimmunologicznym. W protokole wyłączamy pewne produkty, które zawierają agresywne lektyny. O lektynach możesz dowiedzieć się z naszego materiału. W protokole wyłącza się ziarna, zboża, produkty psiankowate, no wiadomo, również pomidora, ziemniaka. No ten asortyment produktów gwałtownie nam się kurczy. Pytanie, czy absolutnie jest to jedyne skuteczne rozwiązanie. Do tej pory słyszeliśmy, że jeżeli masz Hashimoto, chorobę Hashimoto, Crohna, RZS, łuszczycę, bielactwo, wystarczy, że zastosujesz protokół autoimmunologiczny i będziesz zdrowa. No niestety do końca tak to nie działa. No bo przecież można zastosować protokół autoimmunologiczny w pełni. Zresztą możesz poczytać również na temat tego protokołu na naszej stronie iwendieta.pl w zakładce protokół autoimmunologiczny, wkleję Ci ten link na dole, żeby tak do końca nie opowiadać o całym protokole, bo o tym możesz sobie poczytać. No to przecież to nie jest tak do końca, bo można zastosować dietę A, B i C. Dieta A będzie się opierała na tym, że stosujesz protokół autoimmunologiczny, wszystko smażysz, a produkty kupujesz sobie w markecie paczkowane. Dieta B będzie polegała na tym, że wszystko przygotowujesz na parze, ale masz produkty z marketu i w sumie to generalnie jesteś osobą bardzo nerwową, mało sypiającą. Osoba C zastosuje dietę ekologiczną, większość rzeczy na surowo, ale też się stresuje. Nie śpi po nocach, pracuje do późna. Pytanie, która dieta będzie skuteczna? A, B czy C? Żadna. Dlatego, że najważniejszy dla naszego organizmu jednak jest styl życia. Ale styl życia nigdy nie będzie szedł w oderwaniu od diety. Dlatego możemy sobie powiedzieć o diecie. Po pierwsze, co będzie powodowało problemy zdrowotne? Nie chciałabym się tu skupiać na samym protokole, bo mam też osoby, które mają chorobę autoimmunizacyjną, ale nie stosują pełnego protokołu autoimmunologicznego. Stosują tak zwaną dietę samuraja, czyli protokół autoimmunologiczny, czy może lepiej dieta paleo, rozszerzona o dobre zboża i pseudozboża, czyli komosa rżowa, amarantus, gryka, kasza jaglana, czyli generalnie takie zboża i pseudozboża, które z zasady są bezglutenowe. Mam też osoby, które mają chorobę autoimmunizacyjną, a jednocześnie jedzą również nabiał, tylko jedzą go koziego prosto od kozy, czyli nie taki ze sklepu, a od kogoś, kto takie kozy hoduje. To, co jest kluczowe, to co zauważyłam, to jest styl życia, ale również musimy zadbać o jelita. Natomiast bardzo ważne jest, bo film miał dotyczyć tylko diety, aby ta dieta była prawidłowo przygotowana. Może na początek powiem coś takiego, co spowoduje, że dostanę 20 łapek w dół od razu, bo to jest dziwne, nie? Jak powiem o takiej rzeczy, dietetyk, czary mary, różdżka, teraz się spodziewajcie dziwnych rzeczy. Był kiedyś taki eksperyment, zrobił to japoński fotograf, który, nie wiem, czy to było z innymi osobami, czy on sam, miał jakieś takie emocje wobec wody. I do jednej mówił, kocham Cię i takie rzeczywiście miał do niej uczucia, do drugiej nienawidzę Cię, olewam Cię i tak dalej. I każda z tych wód, którą fotografował, ona była fotografowana po zamrożeniu, opisał. I okazało się, że brzydkie kryształy powstawały tam, gdzie były negatywne emocje, bądź było tak zwane olewanie, a piękne kryształy powstawały tam, gdzie były dobre emocje. Kiedyś robiono też takie badania dotyczące roślin, że roślina podłączona była do specjalnego urządzenia i tę roślinę krzywdzono, podpalano, targano i ta roślina reagowała. Później tą roślinę zamknięto w pomieszczeniu i osoba stała przez drzwi i miała bardzo negatywne emocje wobec tej rośliny, że ją zniszczy. I ta roślina tak samo reagowała. Czyli zobaczcie, że nasze myśli powodują
że zmienia się struktura. Podobno wszystko jest wodą, wszystko jest energią. Dlaczego jest tak, że kwiaty u osób, które rozmawiają z tymi kwiatami, pięknie rosną? Dlaczego jest tak, że jak pójdziesz do babci, no nie wiem, może teraz źle powiem, ale no niektórym szkodzi taki obiad mimo wszystko. Jak pójdziesz do babci, to ten obiad jest taki cudowny. A czasami jak pójdziesz do teściowej, przepraszam wszystkie teściowe, ja mam fantastyczną teściową, więc mi nigdy u teściowej obiad nie szkodzi, ale tak się mówi o teściowych. Czasami jak pójdziesz do teściowej, to choćby ci ugotowała tak z sercem, to i tak ci ten obiad zaszkodzi. Bo podobno jest tak, że te emocje nasze przekładają się na strukturę tej wody. No były też takie testy z ryżem, które zostały prześmiane. Sami sobie zróbcie taki test, zobaczcie jak to działa, że do jednego ryżu mówisz kocham cię, do drugiego nienawidzę, trzeciego olewasz i okazuje się, że spleśnieje ci ten, którego olewasz albo którego nienawidzisz. Czyli emocje mają ogromne znaczenie. A więc jeżeli gotujesz posiłek i robisz to z miłością, robisz to z przyjemnością, to zapewne taka żywność dużo mniej ci zaszkodzi niż wtedy, kiedy coś robisz z przymusu, nie chcesz tego, nienawidzisz tego. Więc jeżeli masz stosować protokół autoimmunologiczny, gotujesz zupę i myślisz sobie, ja pierdzielę, jak mnie się nie chce, delikatnego określenia użyłam, bo pacjenci potrafią gorszych używać, to myślisz, że taki pokarm ci zaszkodzi, czy raczej ci pomoże? Dlatego kolejny raz podkreślam, że wszystko zaczyna się tutaj w głowie. Jeżeli twoje nastawienie jest negatywne, to najprawdopodobniej nawet najlepsza ekologiczna żywność będzie ci szkodziła. Dlatego to jest bardzo istotne. Uczucia, jakie temu towarzyszą. Dlatego też zauważyłam, że pacjenci, którym pozwalam na odstępstwo od diety i którzy nagle czują się dużo szczęśliwci, bo mogą trochę więcej, to nagle zdrowieją, bo wcześniej na tej diecie, która była tak restrykcyjna i tak bardzo ograniczona, czuli się tak nieszczęśliwi, że pomimo tego, że mieli w pełni w 100%, 150% przestrzegany protokół autoimmunologiczny, to on im i tak nie pomógł. Dlatego, że bardzo ważne jest nastawienie, to co mamy w sercu, to co mamy w głowie, jak podchodzimy do tego, co gotujemy, z jakimi uczuciami robimy zakupy, z jakimi uczuciami gotujemy. Więc jeżeli coś jest przygotowane z miłością, to najprawdopodobniej będzie dla nas dużo, dużo zdrowsze. Ja wiem, że teraz niektórzy powiedzą sobie, dobra, zjem pizzę z miłością. No tak, to nie o to chodzi, no bo tak jak powiedziałam, we wszystkim musi być zdrowy rozsądek. Miłość oczywiście, ale też patrz na to, czy ten produkt jest naprawdę odżywczy, no bo jeżeli ty jesz, a to przelatuje, dla mnie najważniejsze jest, żeby jedzenie spełniało funkcję odżywczą. Czyli jedząc coś, zastanawiam się, czy to ma witaminy, minerały, czy mój organizm to strawi, po co ja to jem. Często mniej znaczy więcej. Mniejsza ilość znaczy więcej. To, co jest istotne jeszcze w odżywianiu, to jest to, żeby nie jeść za często. Na pewno, kiedy jest jakiś problem z tarczycą, często lekarze mówią, proszę jeść regularnie. Regularnie to jest co 2-3 godziny. A zważ na to, że jeżeli jesteś osobą, która na coś choruje, jest przeziębiona, to chce ci się jeść czy nie? Nie chce ci się jeść, dlatego że twój organizm ma wtedy potrzebę regeneracji. On się regeneruje wtedy, kiedy nie je. Ty masz jeść raz na jakiś czas, dostarczyć składników pokarmowych, ale ta regeneracja będzie następowała w sytuacji, w której nie jesz. Twój układ pokarmowy również potrzebuje czasu na regenerację. Więc zwiększ odstępy między posiłkami co 4, co 5, a nawet co 6 godzin. Zjedz po prostu więcej, ale rzadziej. Twój organizm powinien mieć czas na trawienie, wchłanianie i odpoczynek. I to, co jest naprawdę bardzo ważne, jeżeli stosujesz dietę, zwróć uwagę na obróbkę termiczną. Okazuje się, że osoby, które lubią zarumienione, mocno sfajfczone produkty, częściej chorują na nowotwory. I to jest właśnie jeden z tych głównych czynników pronowotworowych. Mocna obróbka termiczna. Co to znaczy? No to jest smażenie, zarumienianie, wypalanie na skroś. Nie musisz jeść surowych produktów, jeżeli ci nie smakują, ale to może zjedz na parze po prostu przygotowane. Krwiste, gotowane, wolnoważe, duszone, ale niekoniecznie muszą być smażone. Smażenie nikomu nic dobrego nie przyniesie. Jedz tłuszcz, który zostaje dodany do potrawy dopiero po jej obróbce termicznej, czyli w sytuacji, w której ta potrawa leży na talerzu, jest ciepła i ten tłuszcz się tam po prostu naturalnie rozpuści. Jeżeli kupujesz produkty ze sklepu, no bo tak się też zdarza, to po prostu czytaj etykiety, bo to są często dodatki do żywności, które mogą powodować problemy w naszym organizmie.
aromaty, barwniki. Ja wiem, że ciężko jest kupić produkt, który tego nie ma, ale wybieraj mniejsze zło, czyli jeden dodatek jest lepszy niż 10 dodatków. Staraj się kupować produkty w ich naturalnej postaci, czyli mięso, mięsem, ryba, rybą, a nie jakieś wyroby z tego zrobione. No, to chyba by było na tyle. Jeśli chodzi o takie bardzo ważne rady, najczęściej obróbka termiczna, obróbka chemiczna, produkcja żywności, paczkowanie, to są te czynniki, które będą działały tak bardzo destruktywnie na nasz organizm. No, inne rzeczy to oczywiście jest kwestia jakiejś nietolerancji, alergii, to już są indywidualne, ale tu się chciałam skupić na tych najważniejszych czynnikach. No i wiadomo, serducho do tego, co robimy i takie poczucie szczęścia i miłości, że to, co robię, jest dobre, jest fajne. Być może, że dlatego też wiele osób na początku diety, kiedy przychodzi do dietetyka, osiąga najlepsze efekty, a z czasem niestety te efekty są coraz gorsze. I tu nie jest wina dietetyka, lecz naszego nastawienia, bo po pewnym czasie po prostu nam się nie chce być w takim reżimie dietetycznym. Jeżeli tematy Cię interesują, to ja przygotowałam również specjalny e-book, który możesz ściągnąć z naszej strony ifandieta.pl w zakładce sklep Jedz Świadomie. On jest w dwóch częściach. Zapraszam Cię tym razem do części drugiej, gdzie mówię między innymi na temat chorób autoimmunizacyjnych, ale również na temat nowotworów. Ten poradnik możesz sobie znaleźć tutaj i koniecznie podziel się informacjami odnośnie Twoich spostrzeżeń poniżej w komentarzach, czy Ci się podobał ten poradnik, ale również jakie masz swoje spostrzeżenia odnośnie żywności. Czy musi być to bardzo restrykcyjna dieta, czy czasami wystarczy po prostu taka kosmetyka, tak? Zmienienie jedzenia na pożywienie. No, łapka w górę, lajkujemy, subskrybujemy i do zobaczenia w następnym odcinku.